Pod koniec wakacji aż 11 pracowni wyraziło zainteresowanie konkursem na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego obiektu, który powstać może w Suwałkach. Chodzi o nową siedzibę biblioteki publicznej. Ostatecznie gotowe koncepcje złożyło znacznie mniej firm, zaledwie 4. Obiekt ma powstać pomiędzy ulicami Reja i Pułaskiego na wysokości dawnej jednostki wojskowej. Droga do realizacji nowego obiektu jest jednak jeszcze daleka. Jak informuje prezydent Suwałk, z 4 złożonych pomysłów sąd konkursowy wyłoni najciekawszą koncepcję. To dopiero pierwszy etap prac koncepcyjnych. Prezydent chciałby, aby nowy obiekt był nie tylko klasyczną biblioteką. Widzi w nim również miejsce dla zbiorów multimedialnych, stanowiska komputerowe, salę konferencyjną, a także różnego rodzaju pracownie.